Cześć! Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragie, a to jest kolejny materiał z serii z gry Sekiro Shadows Die Twice. Ja nie wiem, czy tutaj mogę podejść. Tak, i będę musiał. Tylko z tymi łucznikami będę musiał walczyć. Tego gościa sobie na pewno odpuszczę. No jak na razie. No jak mówię, no tych łuczników muszę. Że weźmy sobie to do redukcji obrażeń od ognia, czyli tą czerwoną tykwę. Dobra. O, na pewno. Jak wie kości, zwykły mob. Tylko tak, już tego sumity nie obejdę. Muszę z nim walczyć. Że tak, weźmy sobie tą jedną tykwę. I shurikeny sobie zmienię na ten cały wzmocniony topór. Okej. Dobra, chodź tu, fajfusie. A, bo ci jeszcze tutaj koledzy przyjdą z pomocą. Chyba, że sam tu przeleziesz. Ajej. Mhm. Ja! No jeszcze mu pomagają, kurwa mać. Ja pierdolę. Jest kurwa, zwykły mob mnie kurwa niszczy teraz, nie? Ja pierdolę, to jest jakaś kurwa paranoja. Ile on tego życia ma, kurwa. Chyba, że jeszcze mam inny pomysł. Ogniste weźmy i ten olejek może, co? Uwaga. Szczerze, to nie wiem, czy to jest sens z nim walczyć. Tyle tych kurwa do regeneracji życia straciłem. No jeszcze jest łucznik, ja pierdolę. I co panowie? Fajnie było. A ja mam inny pomysł. A mianowicie taki, że do ogniska i jeszcze raz. Ostatni użyty posążek, dobra. Ogniska, ja tak mówię ognisko, ale mam z Dark Souls niestety nawyk. Ciężko będzie się tego nawyku pozbyć. Niestety. Jeszcze raz, bo ja za dużo straciłem tych tykiem na niego. W następnym tygodniu mają... Nie, ja już nic więcej nie kupuję, panie Shodan. To już jest ostatnia jakokolwiek premiera. Ja już się zapowiadałem.
Koniec z premierami u mnie, jeżeli chodzi na kanał. Wiem szczerze. Wiesz, ostatnia premiera. Ale gierka. Boardrunners, trójeczka. Ale gierki nie znam. Tą, którą teraz mi napisałeś. A co to jest za rodzaj gry? Bo nie słyszałem. Jak mnie zwykły mobek leje. To nie wiem, czy coś z tego będzie. A jeszcze wyekwipowałem sobie kurwa te lecznicze pierdoły. LOL Shooter Cop. A nie, to nie dla mnie, co ty? Panie Shodan! To nie są gierki dla mnie, niestety. A co, będziesz zakupywał? Ale miałem z nimi walczyć, co? Chyba. No, na pewno, na pewno. Na pewno. Na pewno, mówicie panowie. Naprawdę? Ja już coś mi kurwa nie idzie po tym kurwa Zorro, ta walka teraz. Tak fajnie wyszłem i tak mnie kurwa wyprowadził z równowagi śmietnik, że teraz mi walka nawet ze zwykłymi mobkami nie idzie. Kurwa jego mać. Wypierdziel to dziadostwo, weź to jeszcze raz do ogniska. Kurwa, jak tak dalej będzie mi szło, to muszę skończyć live'a. Dawaj jeszcze raz. W tym roku kilka premier jeszcze mam. Najbliższy to Rage 2 w maju. Najbliższy? Nie będziesz kupował tego, co wymieniłeś teraz, czyli Boardrunners? Myślałem, że jak mi tutaj napisałeś, to cię to interesuje, ta gierka. Co to w ogóle są za pierdoły? A, to już zużyłem. Dobra, to weź to wypierdziel. To do zwiększenia ataku, ale to mi się raczej nie przyda. Do dropienia przedmiotów. A, dobra, nic nie ekwipuję, bo mi się to nic nie przyda. I to też. A, bo dobra, to niech będzie. Bloodrins 3 mają zapowiedzieć, więc premierę w tym albo w następnym roku. Aha, zapowiedź. Pierdziel ta się. Gnojki. Dobra, poczekajmy tutaj. Nie powinni ich zaalarmować raczej, ale tamten już widzę chyba z przodu. Tam gdzie ma tą pochodnię chyba się strzaił, ale nie. Dobra, bo muzyka ucichła. Bo muzyka ucichła. Ej, tak sobie walczę i walczę, tak zwróciłem sobie uwagę na ten... Znaczy, tak lamie i lamie. Peter by tak powiedział raczej. A to widzę w prawym górnym rogu już będzie chyba kolejny punkt umiejętności. Także jeżeli tak dalej pójdzie, to znowu sobie może coś odblokujemy. Dobra, a ja muszę tych kolegów raczej załatwić chyba, nie? Na szczęście dużo obrażeń mi nie zadał. Tylko tak, przydałoby się kurwa, żeby tamten łucznik, który tam pobiegł, przelazł tu najpierw. Bo mi będzie tutaj przeszkadzał. Także ja się na razie wycofam. Ale niedaleko. Bo później, z tego co pamiętam, jak pierwszy raz walczyłem z tym Sumitą, że ten łucznik był tutaj przy bramie. A teraz jest za plecami. Tego Fajfusa. Także poczekamy sobie na ten chwilę. Sobie może te shurikeny wezmę, albo nie, weź tą wzmocniony topór i tyle. Temacie.
Wiedziałem, gnoj, że tutaj będziesz. No, bo ten gnoj mnie obstrzeliwał. Dobra, już punkty, już mam dwa talentów chyba, znaczy umiejętności. Ale już to pierdzielę, idę dalej najwyżej, później jak zginę. Będę się bawił. Bo ty powinieneś tylko tutaj przyjść. Ogólnie to powinienem parować jego ciosy, a nie robić uniki. To jest taki dobry moment, żeby... No tak, dobry moment. O, 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 o. Dobra. Spokojnie. O, już mi pasek mu zdała się. No właśnie. Kurwa, muszę wrócić powoli do tego spokoju do gry. Bo jak tak będę natarczywie walczył, to nic z tego nie będzie. Mam się czemu leczyć? Nie. Czy mogę tej tykwy, ale... Ona się sobie daruje. Dobra, panienki. No tak pojedynczo bym prosił, to na topór mi się przynajmniej nawiniecie. Choćby nawet ty. Nie, nie, uważaj, 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 bo jak nie ma co szarżować. Wyż się wylecz. O, o, zmęczyłeś się, kolego? Okej. I tam mnie ciekawi, co tam jest. No, pozbierajmy sobie, co oni tam mają. Sprawdźmy. Ja chyba wiem, co tu się czai. Chyba jeszcze gorszy, kurwa, solidny wpierdol jak ten pedalski Zorro. Tylko tak mogę nazwać, oczywiście. Ale jeszcze tutaj może sprawdźmy, czy coś jest. Raczej nie. Typowa arenka walki z bossem. Nawet chyba wiem jakim. To jest najlepsze, czy... Czy powinienem tutaj być? Już go nawet widzę. Chyba to jest walka z bossem. Mogę z tobą porozmawiać? Aha! To jest twój nauczyciel? Tylko nie umieraj! Klucz do ukrytej świątyni. Otrzymany od Sowy klucz do ukrytej świątyni w posiadłości rodu Hirata. Tajna świątynia jest położona na samym tle posiadłości. Druga zasada. Pan jest wszystkim, chroń go za wszelką cenę. Jeśli zostanie porwany, to wszystko, by go uwolnić. この火の手じゃ正面からは入れぬ崖外からならばそうじゃあちらから
Sotue tety. Gagezui ni susumi. Leen kara mawari kume. Sasureba nuke michi ga. Wakarimashita. Okami yo. Shinobi no okite wa wasurete oranu na. Hai. Aruji wa zettai. Nie, to nie jest jego patron, chyba tylko nauczyciel naszego bohatera. To definitywnie wygląda na arenę. Zbadaj. Najpierw w lewo, potem wzdłuż urwiska. Coś jeszcze powiesz? Dobra. To ten klucz może otwiera gdzieś tutaj przejście niedaleko. O wie. Najpierw w lewo. No to chyba tutaj o to chodzi, o to lewo. I teraz chyba tam, nie? Okej. Przejdź do ściany, dobra. Niech się to mnie doprowadzi. Możemy już się odpiąć od tej ściany. A tam jest na razie zwykły mobek. Ale może ich być więcej. Weźmy z przyczajki, może się go da wyeliminować po cichu, ale jest chyba za daleko. Dobra, spróbuję. Albo z drugiej strony przecież mogę tutaj zeskoczyć. Mogę go załatwić po cichu. Okej. Ja coś mam po tej stronie? Nie. Tam się coś świeci. Zaś się tam udamy. Muszę zobaczyć, czy tutaj czegoś nie pominąłem, ale chyba nie. Tam raczej nie ma sensu schodzić. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem. A tutaj w tej świątyni coś znajdziemy, czy nie? Nie, tylko jest przymknięty do ściany. Czyli tutaj nie ma wejścia. A tu są, są kolejne moby. Ale coś nie daje mi spokoju tamta ikona użycia linki. Ja to muszę sprawdzić. Zwyczaj gdzieś tak się właśnie kitrają jakieś ukryte rzeczy, ale... O Jezu, zajebiście to zrobiłem. Ej, po cholerę to tam było w ogóle ten umieszczone. Czy było gdzieś jakiś dostęp? Tutaj możemy znowu powrócić. Ja tutaj nie widzę żadnego innego miejsca, tylko powrót jest. Ciekawe, czemu tutaj dali właśnie możliwość przemieszczenia się linką. No dobra. Sprawdziłem, przynajmniej mam spokojną głowę, że nic nie pominąłem. Dobra, i teraz tych mobów bym przydał się załatwić. O ty kurcze! Może pojedynczo, panowie, co?
Nie, spokojnie. Ale mnie dojechali. Nie, za dużo was tutaj, pojedynczo ich wyciągaj. Bo tak to nie ma sensu, przy okazji się wylecz. Dobra. Tak mnie wyciągnęli w chujowym miejscu, że jeszcze obstrzeliwywał mnie ten. Nie dosyć, że w dwójkę mnie nakurwiali, to jeszcze obstrzeliwywał mnie łucznik. O, jeszcze starczą, nie? Żeby było ciekawiej. Gdzie masz tego łucznika? O, właśnie. Jest tam. Aj, chciałem wślizg zrobić. A mnie pykło. Ja coś znajdę? Nie. Tam chyba na górę się musimy dostać. Szczerze powiedziawszy, to nigdy tutaj nie byłem. Zobaczymy zaraz. No tutaj chyba mieli jakiś patrol. Tak, to jest jaskinia definitywnie jakaś. A i tutaj naokoło po prostu schodzimy. Aha, dobra. Czaję. Tam nie ma przejścia i tutaj po prawej rozumiem też przejścia owego nie ma, a stamtąd przyszliśmy. Dobra. Czyli co? Ciśniemy do tej jaskini. Tutaj mi się za bardzo to miejsce nie podoba. Te jaskinie to bardzo, bardzo tak podobne zrobili. Praktycznie niczym się tutaj w ogóle ten design nie różni. A znowu seria skoków. Że i na końcu znowu będzie ten kurczę gościu. To po prostu będzie bajka. To czemu nie mogę od tej strony? Może od tej muszę zacząć. Dobra, podnieś. Dobra, olej. Olej to wszystko. Mogę się jakoś na górę wspiąć? Nie, to było bez sensu, bo wszystko płonie. Czy tutaj po lewej jest ktoś? Nie, ciekawe czy do tego... Dobra, rozwal to. Ciekawe czy do tej świątyni mogę wejść. A widzę, tamtej strony świątynia nie płonie. Ciekawe czy bym mógł tam wejść na górę. O! To z tego się bardzo cieszę. Powinna być bezpieczna lokacja chyba. Dobra, sprawdźmy ten. Odpocznijmy w końcu przy tym. Dobra, ja chyba sobie mogę punkty umiejętności w końcu wykorzystać. Odpoczynek. I teraz tak. Zdobądź umiejętności. Umiejętności bierna. Karma Shinobi. A tutaj? Cięcie kruka. Podaję sztukę walk cięcie kruka. Połączenie ataku ze skokiem, który umożliwia szybkie zmniejszenie lub zwiększenie odległości od wroga. Jest to technika klanu kruków, shirobi służących Ashinie. Kruk wykorzystuje wagę swych ciężkich shurikenów do zwiększenia siły ataku. To jest chyba jakieś rozwinięcie tego ataku. Wykorzystuje wagę swych ciężkich shurikenów do zwiększenia siły ataków. Proteza Shinobi jest ze stali, więc może pełnić podobną funkcję. Cięcie kruka, czyli LB plus RB. To brzmi dosyć fajnie. Tak czy siak i tak już nie mamy. Chyba że pozbieralibyśmy, bo niewiele brakuje na trzeci poziom. I skok z narzędziem.
Dodaje sztukę walki Shinobi skok z narzędziem. Pozwala na korzystanie z narzędzia protezy po skoku. Proteza Shinobi jest ciężka, gdyż zawiera żelazne mechanizmy, jednak wyszkolony użytkownik protezy może używać jej w locie dzięki technice stworzonej przez Dogena. Żebym to jeszcze wiedział, w miarę to by było napisane, jak mam z tego korzystać. Synek 07, siema, w końcu gierka godna twoich umiejętności. Nie, ja nie mam w ogóle umiejętności w tej walce. Rozjechałem się w tej grze, totalnie. Albo kurwa za dużo w Soulsy, albo za dużo Devil May Cry, albo za dużo w Metro na najcięższych poziomach i kurwa w Far Cry'a. Tak mi nie idzie kurwa teraz ta walka, czy masakra jakaś wielka. Teraz się zastanawiam, czy trochę sobie pozbierać na tą umiejętkę, czy... Znając życie z tego nie będę umiał korzystać ze skoku jakiegoś, choć te skoki cały czas wykorzystuję nie do tego co potrzeba. Proteza Shinobi jest ciężko, gdyż zawiera... Kurwa, żeby oni napisali tutaj jak z tego korzystać. Nie, chyba sobie wezmę to. Bo tutaj mam napisane cięcie kruka, LB plus RB. Dobra, weźmy to sobie. Bo raczej tutaj nic ciekawego już... To są jakieś bierne pierduksy. Chyba, że jeszcze to, dodaje mi to bierną stłumienie obecności. Że niby jestem cichszy. Nie. Tu jakaś na czwarty poziom. Dawaj. Zdobądź cięcie kruka. Dokładnie. Ma to na razie by było tyle. Chyba, że jeszcze byśmy sobie pokupywali te... symbole ducha. Czemu by nie z drugiej strony? Na spokojnie, wczujesz się w klimat i ogarniesz. No na razie to jest za... no niby na początku się czułem pewnie. Później jak pojawił się ten silny przeciwnik, to tak mnie rozjechał i zacząłem się wkurwiać. I w ogóle już tak za bardzo nerwowo. A tutaj w tej grze nie mogę nerwowo grać. Nie mogę dosłownie. No nie idzie. Nie idzie mi od samego początku. Mam nadzieję, że się jakoś prawie... No ja tak czy siak tej gierki nie odpuszczę, nie? Bo jest wymagająca i to mi się w ogóle nie podoba, nie? Nie to, że mnie zniechęca, jakoś powiem, kurwa, jak warga, pierdolnie, kurczę, zacznie bluzgać i nie będzie grał dalej. To mi się bardzo gierka podoba, tylko no po prostu mi nie idzie, nie? No ale cóż, ej, spróbuję to cięcie kruka. Ale... To na pewno nie jest to. LB plus... Oho! Już mnie zauważył. Nie, powiem szczerze, nie wiem. Coś mi się wydaje, że wątpię, żeby to było to cięcie kruka. Który tak mnie odstrzeliwuje? Zajebiście. No i to jest kurwa to. No dawaj. O, na pewno nie. To jest to, że za bardzo się kurwa wkurwiam już w tej grze. Na takim na takie problemy pokonywałeś. No to tak, z drugiej strony to masz rację. Z drugiej strony coś w tym jest. Dobra, ja się w ogóle uleczę. Albo z drugiej strony, bo niedaleko jest ta statuetka. Spróbuję jakoś załatwić tego gościa bez straty życia. Także tak, odpocznij. Tak, spróbuję szybko dobiec do tego łucznika. Bo innej drogi nie ma. Chyba tutaj nie przejdę, nie? Nie. Tylko, że on gdzieś tutaj był, mi się wydawało. Okej, dobra, przeszukaj gnoja. Bo widzę, że tutaj kolegów trochę jest. Weźmy na górę może. Rozczaili się.
Ale nie, on jest tylko zaalarmowany, ale nie wie gdzie jestem. No właśnie, wiedziałem, że im to powinno przejść. Peter, ej, szybko, bo boss czeka. Ja dobrze wiem, o którego bossa ci chodzi. Na spokojnie. O, jak nie urok to straczka, jak nie bossowie. To ciężkie mopki. Normalnie coś pięknego. Damy jakoś przejść? Szybko nie, ja chyba nie dam rady tak, żeby ich... Chyba, że tutaj pobiegnę. Ojej! Chyba, że tutaj jakoś pojedynczo powyciągam, ale wątpię. Ja pierdolę, nie? Wycofaj się, wycofaj się. No tak, żeby mnie nie ostrzeli w uwali właśnie, wycofaj się. No właśnie, za dużo życia straciłem. A może spróbujmy korzystać z osłon. Dobra. Teraz tutaj. Ach, te pedały teraz trują, tak? I to jeszcze na zmianę. I tak mnie napsuli. Papsów. Sprawdzę, czy wszyscy są przeszukani. Ale chyba raczej tak. O, tutaj tego nie przeszukałem. Okej, dobra. O, tam pokazuje kapliczkę po drugiej stronie. Może tutaj coś jeszcze znajdę. Na razie żadnych mobów nie widać. Tutaj mam jakąś znajdźkę. Gaśniczy. Się muszę częściej korzystać z tych itemów, które redukują obrażenia od ognia, bo oni cały czas nakurwiają tymi strzałami ognistymi. A ja sobie nic z tego nie robię, tylko obrywam. No tam już chyba byłem, rozumiem. Czy nie? Tutaj coś jest. Boski konfetti, dobra. Dwie sztuki nawet. Co? A ten topór to jest taki element ozdobny, rozumiem. Na pewno. Czy nie? Co? Ale się skitał. Spokojnie. Nie, jak ja nic nie widzę! Jak mnie załatwił! Dobra, weź się zwes. No teraz to na pewno nie mam już szans w walce z bossem. Ale kamper. Nie, kurczę, powiem szczerze, że już... Jak już nie daję rady w zwarciu, to już trzeba kurwa kampić. Znaczy nie, ten gościu to już w ogóle. No bo to o niego ci chodziło.
Tak, masz rację, tak się kurwa skitrał. Gdybym nie zobaczył tego toporu, kurwa by rozwalił i to konkretnie, znając życie i znając przeciwników tutaj. Ale na pewno już, jak już tutaj jest boss, to już na pewno nie mam z nim szans. Tak mnie tutaj dokopali dokopały te śmietniki, ale tu spróbuję przynajmniej, nie wiem, zobaczyć. Tutaj mnie przynajmniej czeka i tyle. No bo tam chyba tamtą świątynię, tu jeszcze chyba coś jest. Czy nie? Nie, tu już byłem. Dobra, wynoś się stąd. No na górze pewnie też nic nie ma. O Jezus. O, tam coś widzę. Ciekawe, czy tutaj dadzą jakiegoś przeciwnika. To była śmierć na miejscu. Możliwe. Możliwe. Panie synek. O Jezus. Ziuniki mi teraz robisz, jak nie ma żadnego przeciwnika. Jak są jakieś kurwa ciężkie mopki, to żadnego nawet, ani jednego uniku nie potrafię zrobić. Dobra, tam jest komitet powitalny i to dosyć sporych rozmiarów. Tutaj rozumiem byłem, wyczyściłem ten teren, co? Tak, to jest taki ala skrócik. Jeszcze tutaj zobaczmy, coś jest. Ale nie, dobra. Czyli to jest jedyna droga. Może uda mi się tam jakoś ich... przyczajki zaatakować. O, ale tu jest ten boss! Widziałem go w trailerach. Ale już wiem, o co chodzi. Tak, i tak z nim szans teraz nie mam. To już jestem na to przygotowany. Przynajmniej. Oni chyba nawet mnie nie zaatakują. Tylko od razu będzie walka z bossem. Tak chyba z tego, co pamiętam, jak robiłem intro do tej gry, to widziałem tą scenę i widziałem tego bossa. O, ale tutaj już jakiś mob jest. Ciekawe. Myślałem, że tamtych przywoła, na szczęście tak, tak się nie stało. Lekka sakiewka. A tutaj jeszcze zobaczmy, coś jest. Kasa tylko, no tak. Tam też można przejść, czy nie? Od tej strony. Ja rozumiem, nic nie ma i tutaj na górze też nie. No tam położyłem tego mopka. Tam coś świeci, o Jezus, ale nie ma tutaj dojścia. O, ale życia straciłem, ja pierdolę. A jak mówię, i tak tu już nie mam szans z tym bossem. Tak na niej sprawdzę, czy coś tutaj jest. Tu jest jakieś przejście, ale... tutaj nie przejdę, nie. Zobaczymy, czy tutaj można dalej cokolwiek zrobić, sprawdzić coś, czy... na górę. Nie, tylko przylgnij do ściany jest. Dobra. W takim bądź razie idziemy na tamten komitet powitalny. Nic innego mi tutaj nie zostało. Chyba, że jeszcze od tej strony przejdę. Zobaczymy, co tam będzie. Widzę, że nie muszę się od razu pchać na samym wejściu, tylko mogę ich tam od frontu tutaj od flamki znaczy się. Nie wiem, czy od razu wtedy nie będzie walki z bossem. No właśnie. To już taka mgiełka, która informuje nas, że może być ciepło. A, i ty kolego już od razu mnie atakujesz?
Ja! Nie, już nie mam z nimi szans! Ja pierdziolę, ile tego gówna się tutaj naszło. Chyba, że jakoś od góry bym ich atakował, bo kurwa jak ta cała mafia na mnie naskoczy, to ja w ogóle z nimi nie mam szans. O! Szybko mnie załatwił. Mogę się wskrzesić, ale... Czy jest sens? Spróbuję, ale się muszę wycofać. Weź się może wylecz. Co ty w ogóle potrafisz? Poza tym, że masz... Aha, masz takie ataki, które mogę stosować u nich. Bo są takim cięciem od góry. Co jeszcze masz? Motywować się do walki? A, cięcia też masz, dobra. A, Jezus. Co robisz, co robisz? A, odepchnięcie, dobra. No i zatruta broń. Aj, ale to nie jest ciężki przeciwnik z tego, co tutaj widzę. Tylko trzeba ogarnąć atak cięcia i ten atak ze skosu, czyli jak ze skosu atakuje, to skok, a cięcie to możemy uniknąć. Ja i tak za dużo straciłem w czasie tych walk z tymi mobami. To chciałbym ich, jakbym miał jakąś okazję, wszystkich po cichu załatwić dopiero wtedy. Tak to paranoja jakaś z tego wyjdzie.